ponieważ w zeszłym roku mieliśmy bardzo dużo przejść z służbą zdrowia w Wieliczce. Mianowicie przeniesiono opiekę nocną na Grodgera i ta opieka nocna jest po prostu niewystarczająca. Jest problem z dojazdem na ulicę Grodgera, a opieka ze Szpunara została po prostu stamtąd usunięta. Jest w tej chwili kontrola NIK-u na tym konkursie i mam nadzieję, że wyjdą nieprawidłowości, ponieważ pokątnymi jakimiś źródłami dowiedzieliśmy się, że najprawdopodobniej opieka na Grodgera dostała więcej punktów niż powinna dostać i dlatego przegrała opieka zdrowotna na Szpunara. Ale również są problemy z pielęgniarkami. Choćby do opieki stałej nad osobami, które są przewlekle chorzy, nie mają takiej opieki. Muszą o taką opiekę dzwonić do Niegowici i tam jest bardzo mało pielęgniarek, które mogłyby się tym tematem zainteresować. W związku z tym chciałabym również, aby miasto Wieliczka miało taką opiekę zdrowotną zapewnioną.